Cześć, wam wszystkim z tej strony patrzę na wam kolejny odcinek, moi drodzy. Tym razem widzimy się w Brawl Stars, ale niekoniecznie ten odcinek będzie na temat Brawl Stars, moi drodzy, ponieważ jak wiecie, super cel. Tworzy różne gierki. Tworzy różne gierki, niektóre wychodzą, są w becie, niektóre wychodzą są w becie i potem są usuwane, tak jak na przykład Clash Quest, niektóre wychodzą, są w becie już rok i nadal nie wiadomo, co z nimi, a niektóre były ogłoszone i do dzisiaj nie wiadomo co z tą gierką będzie. I taką gierką jest między innymi Clash Heroes. I, moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć tak mniej więcej, co moim zdaniem będzie z Clash Heroes dalej oraz przedstawić Wam pewną teorię o której ostatnio pomyślałem i moim zdaniem może być to bardzo trafna teoria, ale oczywiście nie jest to żadne potwierdzone info od supercela, jest to tylko i wyłącznie moja teoria więc nie wiem czy to prawda czy to nie ale zaraz sobie to wszystko ogarniemy, oczywiście zanim zaczniemy strzeć łapkę w górę zasubskrybujcie kanał jeżeli chcecie być na bieżąco żadnego odcinka, moi drodzy nie przegapić sprawdźmy sobie jeszcze na szybko sklepik bo widzę, że pokazuje nam jakieś nowości e, aha, to są chyba tylko skiny, spoko e, no i mamy oczywiście kodzik pana w sklepie, jeżeli jeszcze nie macie wpisane. Kodziku Pando w sklepie, no to wpisujcie, wpadajcie również na mojego Instagrama, macie go teraz na ekranie, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie tam, odpalmy sobie TV i zacznijmy moi drodzy tutaj temat Clash Heroes, a więc Clash Heroes jest to gierka, która została zapowiedziana razem z Clash Questem oraz Clash Mini, może wejdźmy sobie na ich Twittera, tam sobie zobaczymy co mniej więcej... Eee, oni wrzucają. Dobra, moi drodzy, więc jak widzicie, mamy taką autografikę. Mam tutaj Clash Questa, Clash Mini i Clash Heroes. Są to trzy gry zapowiedziane przez, moi drodzy, Supercela chyba w grudniu 2021, tak mi się wydaje. Więc dosyć dawno. Eee, no i co? Clash Quest wyszło, było w becie, usunęli, bo. Po prostu się znudziło ludziom i no po prostu nie ma tej gry już. Clash Quest nie istnieje i nie będzie istniało. Clash Mini gra, w którą gram codziennie, bardzo fajna, w becie już ponad rok. Wszystko zmierza ku temu, że będzie global w tym roku, więc bardzo kibicuję tej gierce, bo jest naprawdę zarąbista i fajnie się w nią gra. Clash Heroes, no właśnie, Clash Heroes. <laughs> co z Clash Heroes? No właśnie, problem w tym, że nie wiadomo co z Clash Heroes, więc jest to dosyć ciekawa sprawa. A jeżeli sobie moi drodzy wbiemy na ich profil, zobaczcie, jestem aktualnie na ich profilu. No to oni nic nie wrzucają. Ostatnia rzecz jaką wrzucili jest z moi drodzy października 2021, więc mega dawno. Dlatego no nie wiadomo. Tutaj mamy jakiś gameplay. Mogę wam pokazać tutaj. E, tu jest jakiś gameplay z tej giereczki i zobaczcie jak wygląda dokładnie ta gierka. Bo zaraz powiem wam taką teorię. Dlatego, okej, okay, dobra, coś takiego to wyglądało. No spoko, mniej więcej widzicie, odchodzi, po prostu chodzicie sobie jakąś postacią i tak dalej. Tu mamy kolejny gameplay. Więc tak jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda taka realistyczna gierka w świecie. Yy, Clash of Clans, Clash Royale, i tak dalej, moi drodzy. I teraz mam mega OP teorię. Która moim zdaniem może być bardzo prawdziwa I do tego przejdziemy sobie na kanał Championa, Champion jest to osoba, która robi Miniaturki, więc między innymi ta miniaturka Którą widzicie na dzisiejszym filmie To jest zrobiona przez Championa On mi robi miniaturki, więc pozdrawiam cię Champion I on również zagrał w Betę nowej gry Supercell'a Jaką jest Squad Busters I może część z was już wie, co ja chcę Tutaj powiedzieć, ale zaraz zobaczycie o co mi chodzi Dobra mój drodzy, a więc mamy już tutaj Odcinek Championa i zobaczcie Zobaczcie, on tutaj gra w Squad Busters Busters. No, i nie będziemy tutaj oglądać całego jego odcinka. Możecie sobie wejść na jego kanał i zobaczyć. Ale patrzcie, jak to wygląda. Czy to Wam przypadkiem czegoś nie przypomina? Czy to Wam, moi drodzy, nie przypomina Clash Heroes? Czy to nie wygląda jak Clash Heroes, ale zamiast takich realistycznych grafik, tak jak były tutaj, jeszcze raz Wam tutaj pokażę, nawet w pewnym momencie widać te takie murki, co się zamykają. Eee, czekajcie, gdzie to było tutaj. Zobaczcie to, czekajcie, ściliśmy sobie to. Zobaczcie tutaj na początku też były takie murki. Zobaczcie, tutaj tutaj są takie murki. No jak sobie wejdziemy na tutaj odcinek, to też są takie murki. Moim zdaniem to oni po prostu wzięli Clash Heroes i jako że ta gierka była taka bardzo realistyczna, pewnie nie też ciężka jakby ciężko było tam cokolwiek zrobić, przerobili ją na taką bardziej bajkową, na taką jak Clash Mini, jak Brawl Stars, jak Clash Royale, nie na taką realistyczną i wypuścili Squad Busters. To jest moja teoria i moim zdaniem, no to jest po prostu Clash Heroes 2.0. Clash Heroes 2.0 to jest moim zdaniem, moi drodzy Squadbusters, nie wiem co wy o tym sądzicie, ale moim zdaniem tak to jest i zobaczcie, też jest Barbarian na początku, tam też był Barbarian, tam też, zobaczcie na Twitterze jak sobie wejdziemy, to tam pisało, moi drodzy, że jest to e, jakby eksploruj świat Clasha, wybierz swoją ulubioną postać z Clasha e, i tam generalnie... Przechodź przez jakieś różne miejscowości, itd., dalej, rób jakieś questy i zostań Clash Heroes, moi drodzy. Więc moim zdaniem, moim zdaniem Clash Heroes zostało przerobione na Squad Busters i to jest właśnie... Stare Clash Heroes. Nie wiem co Wy o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzach, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Ale jak już zobaczyłem te gameplaye, bo po trailerze nie, ale jak zobaczyłem gameplaye Squadbusters, to od razu mi się przypomniał ty. Ja przecież widziałem coś takiego, widziałem te murki, widziałem te takie otoczenie, takie wyryte, widziałem te ścieżki, tylko to inaczej wyglądało. No, i moim zdaniem to właśnie o to chodzi. Ale nie wiem, napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, moi drodzy. Ale moim zdaniem właśnie jest to po prostu to. Clash Heroes przerobione trochę inaczej Zobaczcie tam też było coś takiego, że mogliśmy grać tam chyba w czwórkę Zbijaliśmy jakieś bossa, dostawaliśmy rzeczy No moim zdaniem, oni po prostu przerobili Clash Heroes na Squad Busters Ale no nie wiem, napiszcie w komentarzach co wy o tym sądzicie Tutaj się jeszcze coś ustawia No generalnie możecie sobie zobaczyć na, na odcinku Championa, jak to wygląda Ale taka jest moja teoria, to nie jest nic potwierdzone Tam też możecie kupować jakieś postacie i tak dalej ale bardzo, bardzo mi to przypomina, moi drodzy Clash Heroes. Więc jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie. Dlatego napiszcie w komentarzach, a my wróćmy sobie do Bessa i zagrajmy jakąś giereczkę. Dobra, moi drodzy, a więc mamy tutaj z powrotem BS-a. I co my tutaj możemy zrobić? Możemy sobie zagrać hejsta na przykład, bo jak widzicie mam jakąś misję na hejście i grałem ostatnio na live'ie Mandy, więc dlaczego by sobie nie zagrać Mandy na hejście? Zobaczymy co z tego wyjdzie, ja sobie ostatnio odpalam jakieś live'iki, więc gorąco na nie zapraszam, nie powiem wam w jakie dni są, bo to różnie wypada, raz odpalam we wtorek, raz w środę, raz w niedzielę, w niedzielę są chyba prawie zawsze... Więc w niedzielę zapraszam na streamki. Ale no, tak, godzina 17, czasami odpalamy jakieś live'iki więc bijajcie, moi drodzy, oczywiście na tym kanale. Więc wystarczy subskrybować dzwonkiem, żeby tego nie przegapić. No i spróbuję sobie porobić tego Asha, który tutaj niebezpiecznie podchodzi w naszą stronę, i mi się to nie podoba, i niestety ginę. No kurczę, 285 hp, ale niestety porobił. Ale to, co jest bardzo dobre w pani tutaj, Menti naszej. To to, że ona jak wali sobie ulta, to to przelatuje całą mapę I ona jeszcze, o trafiłem tutaj, ale niestety również mi porobił ten dżin e, Ale za to już mam prawie kolejnego ulta No zobaczcie, tutaj mi no takie, taka jedna czwarta mi brakuje tego ulta Więc no moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajna medina tego hejsta Nie wiem czy tutaj dosięgam Kogoś trafiłem, ale to chyba, nie, safe trafiłem, dobra to git Myślałem, że nie safe trafiam Dobra, zarąbiście, lecimy z kolejnym ultem Kolejny ult tam zadał jakiś damage Okej, okay, tutaj Frank bardzo ładnie kolet Zestunował, porobiłem jeszcze Dobra, trzeba ja uważać teraz, OK, idealnie Zestunował, bardzo dobrze, no i na spokojnie Moi drodzy, my sobie obijamy dalej safe Bo dlaczego by nie, OK, jeszcze trafiliśmy kolet. przy okazji, 79% Na ich safe, więc nie jest najgorzej Jeszcze trafiliśmy sobie tego kolegę Te coś wybuchną, czy ile one będą Szły, dobra, nieważne, OK, Prawie porobiłem, dobra, żyjemy Ajajaj, tutaj niestety Jin nas przyciągnął, ale na spokojnie myślę, że możemy Sobie dać radę, co prawda moc nam rozwalił Tutaj środek ciężko jest się ukryć za czymś. Przez to, ale myślę, że nie jest najgorzej Dobra, nie, 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 nie nie. Dobra, zarobiście, porobiłem Teraz tak, trzeba wleć tam z ultem, widzę Trzeba wlecie tam z ultem Ten ult był dosyć dobry, jak ja sobie wlecę tam z ultem To jeszcze, o, prawie bym porobił tego asza Zadymiarza, tutaj jeszcze Jin sobie zmarnował ulta, więc beka z niego Znowu porobiłem asza, jest dobrze Lecimy, moi drodzy, możemy na wale dalszym zasięgiem Zarąbiście, stoimy w miejscu Obijamy, 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 lecimy 1680, 1680 Nabijamy tam, zobaczymy, z tego wyjdzie. Dobra, aż tutaj leci do nas. My sobie znowu obijemy tutaj bardzo ładnie. Wlecimy tam z ultem, chyba trafię. Daj mi się, że trafię. Tak jest, 15% zostało. Więc naprawdę ładnie tutaj sobie poradziliśmy. Znowu aż tutaj trafiony. Trzeba uważać na zadymiarza, bo on jest dosyć niebezpieczny. Dobra, ok, porobię go, czy nie? Jeden strzał, jeden strzał, dobra, porobiłem na szczęście i walimy jeszcze ulta. Ult poleciał 3500 i mamy zwycięstwo, moi drodzy, na sam koniec. Tak naprawdę w ostatnich sekundach udało nam się zwyciężyć, więc spoko. udało nam się tutaj zrobić jeszcze misję na Mandy. I mam wygrać 5 bitew na, moi drodzy, jeszcze hejście, więc to myślę, że sobie zrobię właśnie na jakimś lajwiku. Wbiliśmy kolejny poziom karnetu, bardzo fajnie. Mamy tutaj odznakę Domendi i mamy chromatyczne kredyty, które mi się przydadzą, ponieważ ja jeszcze nie mam. Moi drodzy, bastera. Lecz, no, jak wyjdzie nowy sezon, który już jest za 24 dni, więc naprawdę niedługo, myślę, że możemy się spodziewać Brotalku. Już naprawdę za jakiś czas może być Brotalk, tak powiedzmy, że za tydzień, dwa, coś takiego. Czekajcie, za 24 dni, to to będzie jakoś 1 marca. No, to nie, to troszkę za szybko, moim zdaniem. Myślę, że tak w połowie lutego możemy się spodziewać Brotalku. No tak po walentynkach coś takiego no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało Mój drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał piszcie w komentarzach co sądzicie o tej mojej teorii, że Squad Busters to jest tak naprawdę Clash Heroes przerobione, napiszcie co o tym sądzicie, bo mnie to naprawdę bardzo ciekawi, nic nie wrzucałem na ich twittera, gra jest bardzo podobna, tylko grafika jest inna, że zamiast takiej realistycznej, wzięli taką bardziej kreskówkową, jak właśnie Brawl Stars Clash Mini, Clash Royale, więc jestem ciekaw co o tym sądzicie, piszcie w komentarzach na pewno sobie będę czytał Wasze, y, również teorie. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!